Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. Jak to się robi? Spytał mały książę. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siedzisz w pewnej odległości od mnie. Ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień, lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Witam, witam. Tak wygląda moja dzienna rutyna, jeśli chodzi o... Tu mam marchewkę jako nagrodę za różne rzeczy. Tutaj jedzenie, to właśnie te zdrowe. Słuchajcie, tu jest hemp, tu jest jabłuszko, marchewka, bardzo dużo ziół, rumianek, mięta. W pewnym wieku powracasz myślami do dzieciństwa, realizujesz swoje marzenia z dzieciństwa, jeśli masz na to czas, chęć i możliwości. Zrobiłam jej bardzo ładnie posłanie, zaraz zobaczycie. Dzień dobry pani. Hej, sweetie. Hej. Hej, Delilah. How you doing, baby? Yeah, Delilah, moja piękna. Tutaj, w dzisiejszym filmie zobaczycie, jak moja praca wygląda z Delilah. Czy jest jakaś transformacja, czy jest jakaś zmiana, jak to wygląda, ile cierpliwości, ile zrozumienia, ile też pracy, ale i czasami frustracji, czasami brakuje mi cierpliwości, jak bardzo dużo uczę się w relacji z koniem. To jest niesamowite, sami zobaczcie moją przygodę i w dzisiejszym filmie zobaczcie, jak staram się, żeby było jakieś porozumienie tutaj między nami, chociaż jesteśmy z innych światów, ale ja zauważam bardzo wielki postęp w naszej relacji, jeśli chodzi o zrozumienie siebie nawzajem. I tak jak zawsze, małymi kroczkami do przodu zobaczycie, jak potrzeba dużo cierpliwości, żeby robić to, co niektórzy ludzie robią szybciej ze względu na to, że nie mają cierpliwości i robią to siłą. Ja tutaj nie używam siły, używam nagrody z psychologii. I jeszcze bziuśko i nóżki. Oh, good girl, nice. Okej, teraz ci mogę dać, poczekaj. Nie. Yeah. Wiecie, ona, no ja ją też uczę, żeby czekała, żeby była cierpliwa. Back, 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 Delilah, back. Good. Good girl. Nice. Yeah. Zobaczcie, jaka czarna. 2 dni ją nie widziałam. Ja kupiłam takie rzeczy, Andrzej mi pomógł je zainstalować i nie wiem, czy ona wychodzi stąd, czy nie. Trochę widzicie, jej polepszyłam. Dodałam, pomimo że ja płacę za to, że oni tutaj czyszczą, ale oni słabo czyszczą, więc ja dołożyłam ten bedding cały, żeby miała czyściej. Już zrobiła kubkę, ale ma jaśniej, widzicie. Przygotowuję dla niej kąpiel. To mamy kokonat, tuna kopyta. No trash, to na muchy, to jest szampon, na dry, na ringworm, na rain rot, skin rashes, grzebienie szczotki. Także będzie miała zabawę. Idziemy się kąpać, kochana. Tak, idziemy się kąpać. Yeah. Używam bardzo częste nagrody, na samym początku szczególnie. I tak samo, jeśli w behawioryzmie, terapia behawioralno-poznawcza, poznawczo-behawioralna technika, która mówi ci o tym, żeby na samym początku dawać nagrody częste.
spontaniczne. Później już pomalutku je eliminować i robić rzadsze, no i później już tylko co jakiś czas. I ja stosuję tą metodę tutaj na... to jest zwierzę, więc stosuję tą metodę. Robię to, co potrafię. Nauczyłam się naturalnego jeździctwa metodą Pareliego według 7 gier. I zobaczycie tutaj też te elementy wplecione w jakby moją relację, w rozmowę z koniem. Także zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie, tutaj bardzo staram się, żeby ona była wrażliwa na dotyk, żeby była przyzwyczajona do dotyku. Pierwsze, co przychodzę z rana, to ją głaszczę, uczę ją dotyk, że dotyk jest w porządku, że człowiek, jak ją dotyka, nie zrobi jej krzywdy, czego wcześniej nie miała. Zresztą jej mowa ciała mówi trochę o tym, że ona nie jest nie czuje się swojo. Już pomalutku coraz bardziej przełamuje lody, ale i tak to jest zrobione właśnie przed jedzeniem, przed porą karmienia, więc ona jest taka trochę podekscytowana, ale też i jakby pozwala mi na to, to zrobić. Także to też jest taki mały krok jej do otwarcia się na tą relację. Ja to tak widzę, ja to odczuwam tak, że ona pomimo wszystko, że mi nie ufa, bo poprzednie właścicielka w ogóle jej nie głaskała, w ogóle ona nie wiedziała, co to jest dotyk człowieka i czy to jest miłe, czy nie, czy to w ogóle może być miłe. Nigdy nie reagowała na dotyk, była bardziej, nawet gryzła, na samym początku to w ogóle gryzła. W tej chwili już nie gryzie, w tej chwili już czuje, że ona ma jakąś tą przyjemność z tego dotykania. I tutaj uczę ją tego, że pomimo to, że ma dostępną trawę, bo ona jest strasznie sfokusowana na jedzenie trawy w tym miejscu. I tu jest takie miejsce, gdzie my nie mamy takiego miejsca, gdzie nie byłoby trawy, więc ciężko jest trenować konia właśnie inaczej. Ona zawsze chce skupnąć tą trawę, także tutaj jest praca nad tym, że no, ona musi mnie się posłuchać. I ja stosuję tutaj naturalne metody, czyli driving game, czyli jeśli ona na przykład obniża głowę, no to ja staram się używać driving game, czyli że ją poruszam i przesuwam w drugą stronę. I czasami zobaczycie, że jeśli ona znowu zrobiła to, ja znowu jakby przeszkadzam jej w tym i jakby nie biję, nie uderzam, nie ciągnę, po prostu tylko jakby kieruję moją energię, moją siłę, moją uwagę na nią i robię tak jak koń, jak konie robią w naturze, że one po prostu jak się przepychają, przepędzają, to podnoszą głowę, kierują tą głowę, poruszają tą głowę w dół i w górę, w dół i w górę, tak żeby przesunąć drugiego konia. Ja robię dokładnie to samo, jak nie chcę, żeby ona coś robiła. I tutaj w tym przypadku, żeby jadła trawę. I to są naturalne metody jeździectwa. Pareli. Oglądam, mam zasubskrybowany kanał Lindy Parelli i Pata Pareliego i tam $20 chyba płacę miesięcznie za jedno i za drugie i oglądam dużo filmów i inspiruję się nimi, inspiruję się tą metodą i ta metoda działa na Delilah. No, to znaczy no, na razie na to jedzenie trawy ciężko, ale zobaczycie w kolejnym dniu, zobaczycie jak jest progres. Także to jest taki pierwszy dzień praktycznie. Ona, ja i ja ją myję na trawie, więc ja oczekuję od niej, żeby ona była spokojna, ustała i czekała. Jest to wyzwanie dla konia, ja to rozumiem, że jest to ciężka praca dla niej, wymaga cierpliwości, tym bardziej, że jest młodym koniem, ona chce robić to, co chce robić, tak jak, wiecie, czterolatek, trzylatek, on chce bawić się, on chce biegać, on chce szaleć, a tutaj trzeba stać w miejscu. I to jest cierpienie dla tego konia, ja to rozumiem, no ale inaczej. Jeśli chcę nauczyć ją manier, a muszę ją nauczyć manier ze względu na to, że jeśli będzie miała klientów, będziemy mieć klientów, no to będzie spokojna, zrelaksowana z klientem. Jeśli nawet nie będę miała tej firmy, to będzie to dla mnie dobre, jeśli pojedziemy w teren i ona będzie musiała być spokojna.
jak będzie stała i ja będę chciała tego, żeby stała w jednym miejscu. Także tutaj działamy, ale działamy metodą właśnie naturalnego jeździectwa bez przemocy, poprzez komunikację, obserwację koni w naturze. Przechodząc do drugiego filmu, zauważcie, że ona jest troszeczkę bardziej już zwraca uwagę na to, już jest to troszeczkę lepsze, troszeczkę dłużej już ma tą zachowaną uwagę i spokój, jest bardziej zrelaksowana, jest bardziej taka posłuszna i tutaj pracuje cały czas z marchewką. Według naturalnych metody Parelliego to nie jest dobre, więc to marchewkę używam w ogóle z innych metod, i które się nauczyłam w Colorado. I tam widziałam, że trener właśnie marchewką, to znaczy reinforcement, czyli pozytywnym wzmocnieniem, działał właśnie w treningu. I ja stwierdziłam, że Delilah jest bardzo skupiona na jedzeniu, więc stwierdziłam, że to będzie działało dobrze, bo ona będzie skupiona na mnie bardziej niż na trawie, a później pomału będę eliminowała marchewkę z tej czynności, z tego ćwiczenia, o takiej takiego spokojnego stania, bo to jest ćwiczenie dla niej, to jest bardzo duże wyzwanie i tutaj właśnie jest ta praca z marchewką, nagroda i ona po prostu już odrzuciła zainteresowanie trawą, skupiła uwagę na marchewce, ale jest to na mnie i jakby dalej robi to, więc pomalutku będę to robiła rzadziej i za jakiś czas pokażę Wam, jak to wygląda już, że na przykład jak na razie to tylko tak, słuchajcie, umyję nogę, umyję grzbiet i od razu marchewka. Umyję nogę, od razu marchewka. Później będę robiła, umyję nogę, umyję grzbiet, umyję głowę i dopiero marchewka. Umyję dwie nogi, cztery nogi, dopiero marchewka. Umyję cztery nogi, umyję grzbiet, umyję ją całą i dopiero marchewka. Umyję ją całą i dopiero na samym końcu marchewka. A czasami będzie tak, że przyjdziemy, umyję ją całą, ona będzie stała i na samym końcu zaprowadzę ją może do stajni i dam siana albo marchewkę. Ale to właśnie jest taka metoda. Ale działa na dzieci, działa na zwierzęta, myślę, że działa na konie. Niektórzy są przeciwni tej metody, ale ja próbuję. Próbuję metodą prób i błędów, co działa na nią, co nie. Wiem, że moja trenerka tutaj na Florydzie nie za bardzo to lubi, no ale zobaczymy. Słuchajcie, jak nie będzie coś działało, to zawsze mogę przyjechać do mojej trenerki i poprosić ją o pomoc, a jak inaczej to zrobić. Tak to się skończyło. Delilah Wam da buziaczki. Było lepiej. Ja tak mam odczucie, nie wiem, może na kamerze będzie nie widać inaczej, co? Zobaczymy. Ona jest przyzwyczajona, że jak ja się relaksuję, bo było tak często, że ja ćwiczyłam jogę, ćwiczę jogę, jak jestem zrelaksowana, to ona myśli z kolei, że okej, jest czas na relaks, czyli ja mogę jeść. Ale nie zawsze tak jest, że my możemy być zrelaksowane i możemy stać i nic nie robić i musisz być po prostu przy mnie. Ona kiedyś była bardziej cierpliwa, ale ta cierpliwość była związana z karami, że po prostu wiedziała, że ktoś się ukaże mocno i wtedy jakby była nieszczęśliwa. Stała, czekała, ale była nieszczęśliwa. A ja chcę, żeby ona była trochę bardziej szczęśliwsza, stojąc ze mną, będąc ze mną, żeby to nie była kara dla niej. A żeby była też zadowolona z tego, co jest i żebyśmy mogły jakoś funkcjonować razem i w pracy, i w relaksie. Są naprawdę muchy okropne. Założę ci maskę Delilah. To będziemy się kąpać. No. Yes, good girl. Nice, nice girl. Good job, Delilah. Good job, poczekaj. Wait. Here we go. Good job. To już jest kolejny dzień. Okay.
znaczy kolejny dzień. To już jest następny raz. Też ją myję, ale tym razem jest umyta może najpierw to miejscu, gdzie się myje konie. I tam nie ma trawy. Także tutaj też jest niecierpliwa, ale ta niecierpliwość myślę, że jest mniejsza, bo nie ma możliwości szukania jedzenia. Także już to robi też jeszcze bardziej spokojnie. Także to jest tyle cierpliwości w tym potrzeba, że ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, a ja nie jestem też cierpliwa, słuchajcie. Ja też nie mam tej cierpliwości, więc może... Wiecie, koń jest czasami odzwierciedleniem ciebie, twoich zachowań, więc tutaj może akurat to jest moje zachowanie, że ja nie mam tej cierpliwości. Także wydaje się, że ja mam cierpliwość, ale ja w takich drobnych rzeczach też gdzieś się tracę, chociaż no, nie wiem, może jak ludzie mnie postrzegają, widzą, że jestem cierpliwa i chyba jestem cierpliwa, ale zobaczcie, jak dużo cierpliwości jest potrzeba do trenowania konia, więc tej cierpliwości, tej miłości, tego zrozumienia, tego szacunku do zwierzaka. No i na samym końcu, słuchajcie, jak już to wszystko zrobiłam, miałam tyle cierpliwości w sobie, dałam ją na pastwisko. Tu bardzo ciężko zauważyć to, ale ona pognała szybciutko, pomimo, że jej dałam marchewkę, pomimo, że jeszcze w międzyczasie nie widzieliście tego, ale dawałam jej wiele nagród, siano, jedzenie dobre. I zobaczcie, płaskanie po brzuchu i tak dalej, to mimo wszystko jednak ta wolność jest w niej dalej piękna. Bardzo mi się to podoba. Ona wraca do swoich koni z radością, biegnie po prostu tam szczęśliwa, że jest wolna od tych wszystkich zadań, które miała ze mną. To przykre z jednej strony, ale z drugiej strony pokazuje później tobie jakiś progres, że zrobiłaś i to cieszy. I chcesz robić tego więcej, chcesz tej relacji, chcesz nawiązywać tą relację. A po tym, jak ja pozwoliłam jej pokazać jej temperament, jej charakter, to okazało się, że nie jest cierpliwa. No jest młodym koniem. Nie jest bita przeze mnie, więc wiecie, ona troszeczkę sobie pozwoliła na różne rzeczy, ale no pracujemy nad tym, bo nie karam jej jakimiś rzeczami. Bek, bek. Good girl. Ale ona po prostu musi czekać i ona nie lubi czekać. Jest niecierpliwa, tak jak i ja, więc idziemy na spacer. Delilah back. Już miała tyle dzisiaj jedzenia. Good. Good girl. Nice. Good girl. This way. Good. Nice. Good girl. Okay. Good. Co zrobić? Zawsze mam taką myśl. Co zrobić, żeby ona była zadowolona? No tak jak w relacji, także to jest bardzo fajna nauka bycia z drugą istotą. Zrozumienie potrzeby i danie jej to, co ona potrzebuje. No jednocześnie biorąc pod uwagę swoje potrzeby, tak? Że masz potrzebę też, zobaczymy, żeby ten koń był spokojny, przytulał się do ciebie, żeby mógł reagować na głaskanie i tak dalej. Także no, fajna przygoda, kochani. Zapraszam dalej do moich przygód z Delilah. Będę pokazywała dalej jej progres. Czy jest, czy nie ma, ale ja widzę duży progres i to jest takie fajne. Ale też widzę dalej, jak jest naturalnym takim i lubię to w niej, tą naturalność, tą dzikość. To też ma tak być i niech tak będzie, niech zostanie. Ona też, niech ma tą część swoją, tej dzikości, powrotu do koni i bycia koniem. Pamiętasz tą drogę? Okej. Okay. Zobaczcie, jaki ona ma fan. Ona ma po prostu ten fan.
co nie, Delilah? Mamy fan. Look at this, Delilah. Oh my God. It's so good. Yes. Yeah. Też marcheweczkę? Nice. Good girl. Szczęśliwa, zadowolona, że jest z koni. Jeśli coś kochasz, puść to wolno. Kiedy do ciebie wróci, jest twoje. Jeśli nie, nigdy twoje nie było. Małe książę.